Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i dzisiaj widzimy się w dosyć nietypowym materiale z gierki pod tytułem Village Dom, czy Village Dom, jak zwał tak zwał. Ogólnie mówiąc, jest to jedno z demek na Steamie z okazji festiwalu tym razem Steam Next, czyli inaczej mówiąc ten cały festiwal gier, tylko zmieniona nazwa. I tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu pojawił się ten odcinek, to odpowiedź jest prosta. W piątek próbowałem zrobić streama, ale nie byłem w nastroju. Audiencji też za bardzo nie było, nie wychodziło, no to stwierdziłem, że skoro nie wychodzi, to siądę sobie na spokojnie w swoim czasie i po prostu co ciekawsze demka ogram w formie odcinku, bo wrzucę po prostu sobie w tą niedzielę, czyli dzisiaj, ewentualnie przestrzeni kilka dni, jeśli wyjdzie z tego dużo materiału i dużo czasu i w ogóle, ja nie wiem, czy jest sens więcej gadać, a więc tak, po prostu przejdźmy do konkretów. Village Dom, powiem wam szczerze, jak pierwszy raz zobaczyłem tą gierkę, skojarzyło mi się takie Kingdom, ale trochę inne. Poza tym nic o tym nie wiem, więc zapraszam do demka, zobaczymy, jak się w to gra. Okej. A da się jakoś zatrzymać grę? Chyba nie, ale okej, można wybrać pojedynczego mieszkańca. Aha, i można im chyba coś tam rozkazywać. Dobra. Okej. Można tworzyć tutaj składy, czyli grupki i po prostu przypisywać do grupki konkretne persony. Co jeszcze takiego? Dobra, czyli to tyle. Co jest za postać? Aha, czyli to jest król, którego nie mogę kontrolować. I jego poborca podatkowy, natomiast mogę tu innych. A co? Not in demo. Okej. Nie rozumiem do końca, o co chodzi, ale niech będzie, że zapoluję sobie na królika. A ona w sumie nie wiem, czy do czegoś się nadaje, więc niech idzie po kamienia. Drzewa i on coś potrafi? Okej. Niech będzie to drzewo całe. O nie, strzelił dzika, to się może źle skończyć. A, dobra, widzę, że nikt nie zbiera w takich sytuacjach. Dobra, starczy tego. Pozbieraj mięso, proszę cię bardzo. I tak, widzę, że porównanie do tego. Jak to się nazywało? Porównanie do Kingdom? W sumie może być trochę błędne, bo tak patrzę i w sumie. Okej, fajne i w ogóle. O, widzę, że chyba mi jeden umarł. Czy coś? Nie mam trzech, czyli trzech chyba, którzy nic nie robią. Okej. Dobra. Aha, czyli nie da się ich przypisać, żeby zbierali ogólnie. A. Magazyn jest pełny. Czyli mamy dużo złota, trochę drewna, mało kamienia. Okej. I dobra. Co to jest? Dobra. Różne są opcje z tego, co widzę. Powiem szczerze, póki co jeszcze ciężko mi niektóre rzeczy pojąć.
O, dobra. I już widzę, że to jest coś fajnego. Można automatycznie po prostu uczynić kogoś zbieraczem drewna. A póki co coś poza tym tak można? Zanieść drewno. Dobra. Widzę, że ona już jest dobra w kopaniu. Ale dobra, wiesz co, starczy tego na razie zanieść te kamienie z powrotem. Szkoda tylko, wiesz co, że nie ma tu opcji jakiejś... powiedzmy... opcji, która... jakby najłatwiej określić... powoduje, że oni sami będą zbierali te wszystkie surowce. Bo tak na obecny moment, co... no... wiecie... okej, okay, super i w ogóle, ale... to jest trochę męczące, tak... po prostu musieć ręcznie wszystko robić. I dobra, w takim wypadku, żeby było szybciej, to zrobię po prostu najbardziej oczywistą rzecz, jaka istnieje. Każdego sobie przepiszę pod inny kolor i będzie spokój. I tak, mamy trochę kamienia. Jakiś skrót jest do budowania? Nie. No niestety, ale okej, w takim wypadku postawimy studnię, bo tego quest wymagał. I... a. Dobra, nie wiem, może by... nie, jak kliknę w ten sposób, to nie zobaczę ich statystyk. Nie wiem, czy ktokolwiek się nadaje do budowania. Dobra, on ogólnie będzie walczył, więc jego raczej nie chciałbym zmieniać. Zmienić zawodu, może kowalstwem dorzucę. Ona głównie kopie, to niech będzie, że on będzie budował. I... w sumie... powiem szczerze, że ta gierka zapowiada się fajnie, tylko zdecydowanie przydałoby się trochę więcej automatyzacji. Niektóre rzeczy, tak jak po prostu to, że każdy pojedynczy surowiec osobno trzeba podnosić, to jest takie, no powiedzmy, że delikatnie mówiąc, męczące. I nie ma miejsca teraz na nic. Ale dobra, jak zbuduję, to tak. Ten miał być wojownikiem. Więc no trochę nie pasuje, ale póki co niech będzie. O! Aha, to chyba da się im przypisać po prostu z góry zadania. Okej, okay, dobra, to fajne w sumie. Ona... czy ona coś robiła szczególnego? Dobra, co? Ona póki co w takim wypadku niech będzie po prostu od ścinania drzew. Okej. Okay. On niech ścina drzewa. Po tym jak zbuduję. A na końcu... czwarta osoba. W sumie nie wiem, co ma robić. Wybaczcie zacięcie, ale cek, chwilowo musiałem zająć się paroma innymi sprawami. I zobaczmy, czy to wszystko w ogóle działa. O. Ona to był kto? A, ona była tym od górnictwa. O, ona była od niczego, więc ona może zbierać. No i tutaj trzy. On się miał ścinać. Ale jakoś tak powiem szczerze, to średnio działa nadal. Powiem szczerze, po prostu wydaje mi się, że to demko trochę... no, niedokończone. Ale co, poza tym, co... można nie martwić, narzekać. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, powiem szczerze, nie ogarniam, o co chodzi. Można ulepszyć, ale mnóstwo różnych rzeczy, naprawić się. Dobra, nie.
Powiem szczerze, nie jest może aż tak źle, ale... Jakby to łatwiej. Najłatwiej określić. Niezrozumiałe jest dla mnie, dlaczego po prostu w losowych momentach, że tak nazwę, ludzie przestają pracować. Aha, nie mogą się nad drzew. Super. No cóż. Czyli po prostu trzeba im wszystko ręcznie rozkazywać, bo widać, że inaczej to nie będzie działało. O proszę, a teraz to sami przenoszą swoje drewno. Normalnie zaskakujące. A dobra, oczywiście, jednorazowo. Bo jakby inaczej. Że gdyby więcej razy przynieśli, to by było magia. Dobra, przynosić, a nie. Dobra. Jeszcze chwilę mogę poprowadzić odcinek, powiem szczerze, ale coś tak czuję, że... Co by mówić, nie mówić o tym wszystkim, co... Sama w sobie gra nie oferuje niczego takiego wielce wspaniałego, żeby aż tak o tym myśleć jako o dobrej grze, póki co. Owszem, koncept naprawdę ciekawy, ale... Samym konceptem się nie wygra. Więc no. Ale dobra, nie ma co narzekać, udało się zwolnić przestrzeń, teraz można znowu postawić jakąś kolejną rzecz. Typu... Można postawić kolejny taki, albo... No właśnie, chałupę drwalów. Pamiętam, że ten gość był chyba budowniczym, więc tak. Okej. I są tu jakieś różne opcje. Dobra, czyli są jakieś opcje handlowania. Co my tu mamy? Mniej... O, fajne. Ale dobra, co my tu mamy jeszcze? Okej. No, nie mamy skór niestety. Więc cokolwiek by to było, nie było, nic nie zrobimy z tego. Okej. Niech oni wszyscy budują. Chociaż nie. Ona tu powinna kopać, wspomniałem o tym. Dobra. Więc tak się prezentuje wszystko po prostu. Nic aż tak wielkiego. Król mi ucieka. Wiecie co, to jest naprawdę takie... Dziwne, że król nagle mi ucieka. Okej. Dobra. Kolejna rzecz, co będzie zbudowanie domu, na którym nie ma miejsca, bo oczywiście drzewa się ciągle pojawiają. No cóż. Zaraz tak powinno być. Tak nagle opcja zabij bandytów. Okej, dobra, tylko wiecie, to... Problem w tym, że pierwsza kamera strasznie wolno się przewija, druga nawet nie wiem, gdzie są bandyci. No nie ukrywam, po prostu gra mało tłumaczy, jak coś zrobić. Nie, żebym narzekał jakoś szczególnie czy coś, no bo jednak... Jakby to najłatwiej wytłumaczyć. Jest jeszcze Early Access, czy nawet nie Early Access, a demo dosłownie. Wiele może jeszcze będzie wyjaśnione później. Okej, dobra. Już widzę dziwną sprawę. Ty piszesz, że pracuję jako zbieracz. Tu, że jako drwal. Ale jest na odwrót. Ale dobra, przynajmniej widać, że da się ich... Ten, przypisać im to wszystko, więc no, tyle dobrego. I w sumie pewnie nie optymalnie to wszystko robię. Inne takie, ale dobra.
widać, że to jest po prostu fajna, spokojna rzecz, tak nazwę gierka o zarządzaniu wioską i w ogóle, więc tak, nie będę przesadzał oczywiście z długością ani nic, ale jeszcze pozwólcie, że chwilę popatrzę. Niewystarczająco przestrzeni do przechowywania rzeczy. Okej, okay, trochę dziwne. Ale mniejsza z tym, ściana. Aha, okej. Okay. Czyli po prostu mogę budować dotąd i nie dalej. Nie będę ukrywał, tutaj w tym momencie już naprawdę przestaję rozumieć trochę, jak to wszystko działa. Wiecie, w zasadzie chociażby czemu tu mogę budować różne rzeczy, tam nie mogę i inne takie. Może kiedyś będzie to wytłumaczone. Ale póki co to naprawdę, no, gra nie oferuje żadnych wyjaśnień. Chociaż przydałoby się bardzo. Ale dobra. Znowu zapomniałem, że nie można w ten sposób tego robić. No cóż. I chyba zbyt długo nie będzie sensu tutaj trzymać tego wszystkiego. Po prostu za chwilę prawdopodobnie podziękuję za to wszystko. Aha. Czyli to w sumie jest źle, że on ma takie efekty. Myślę, że on ma takie umiejętności, bo to znaczy, że gorzej sobie radzi. Powiem szczerze, że trochę to jest kontrintuicyjne, patrząc na to, że no. Aha. Nie, okej, okay. Czyli po prostu zapracowanie przy czymś postacie tracą umiejętności korzystania z tego. Trochę to dziwne. Ale dobra, niech będzie. W sumie na obecny moment nie wiem, czy jest cokolwiek innego, co można robić, niż takie po prostu sobie... A, jak to się nazywa? Powiedzmy właśnie sobie takie rozbudowanie bez większego celu w obszarze tego. Więc, wiecie co, w tym momencie można bym zakończył przygodę z tą grą. Wiecie co chodzi, po prostu z tym wszystkim. I warto byłoby może też jakiś werdykt, powiedzmy, wydać ostateczny. Otóż... A. Co? Aha. Okej. Okay. Dobra, akurat udało się jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Czyli widać, że są coś właśnie bandyci, którzy przyjeżdżają i tyle. Powiedziałem im, że nie zapłacę i poszli. Tak. No cóż, w tym momencie to już dostatecznie mogę powiedzieć, że pograłem. Wygląda super. Prezentuje się w miarę dobrze. Jeśli chodzi o styl i zamysł. Ale znacznie... Brakuje tu komunikacji, wyjaśnienia, jak niektóre rzeczy zrobić. Szkoda, co zrobić, żeby móc postawić te moje murki trochę dalej, czy coś. No. Ni cholery gra nie wytłumaczyła tego. Budowanie też mamy strasznie ograniczone. Kuźnia, dom tego, farmowanie, lineskie. Ale ni cholery naprawdę nic nie pokazuje, jak sobie z tym poradzić, czy coś. Teraz? A, okej. Okay. Czyli teraz dopiero zauważyłem. Wcześniej jak klikałem, to nic się nie działo. Proszę. Nie zawsze klikanie w coś też powoduje efekty. Teraz na przykład klikam w tą halę i nic. Teraz nagle się trafia. Dobra, czyli teren powiększa się w ten sposób. Okej, okay, dobra. Warto wiedzieć. Ale tak, i tak to nie zmienia za bardzo werdyktu. Powiem tyle. Jeśli cena będzie przystępna i lepiej będzie wyjaśnione wszystko, jestem skłonny powiedzieć, że gra będzie naprawdę dobra i z chęcią będę ją ogrywał więcej. Ale na obecny moment,
No, brakuje trochę tej komunikacji, wyjaśnienia paru spraw. Ale tak. Szczerze, jest jedna z tych gier, którą byłbym skłonny polecić, jeśli naprawdę się w dobrą stronę rozwija. I dobra, nie będę już przedłużał, to naprawdę tyle w tym temacie. Ja może jeszcze sobie w wolnej chwili trochę pogram, zobaczę więcej, żeby wyrobić sobie pełniejszą opinię czy coś. A póki co dziękuję wam bardzo za uwagę, to było na tyle, no i po prostu naprawdę już to wszystko, więc no, trzymajcie się. Hej, hej.